Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ostatniego dnia listopada ja zajmuję się tutaj maseczką, którą próbuję rozłożyć. Maska to jest Prep and Perfect z Primarka, maska koreańska, którą zresztą uwielbiam i Wam wspominałam już o niej kilka razy. Ona jest bardzo, bardzo nasączona. Ja sobie ją nałożę dosłownie na kilka minut. Chcę sobie też włosy zrobić w tym samym czasie, więc może mi się uda. Wtedy przestanę do Was gadać. Włączę na przyspieszony mode, a no Wy sobie chwilę pooglądacie. Maska jest mega. Ja wybrałam tą rozświetlającą na dzisiaj. Muszę się przygotować, bo chcę nagrać, znaczy chcę, muszę tak naprawdę już teraz. Glossy box listopadowy i dosłownie został mi ostatni dzień dzisiaj, bo jutro już jest 1 grudnia. Raz, że prawie cały miesiąc u nas wszyscy dosłownie chorowali. Była i jelitówka, było przeziębienie, było zapalenie krtani u Eli. Teraz Martin choruje, siedzi w domu i pracuje właśnie z domu. Pomoże mi też odebrać Elę, dlatego też mogę dzisiaj nagrać ten film. Tydzień temu, właściwie tydzień? Dwa tygodnie temu, nie no, kilka dni, powiedzmy 10 dni temu były moje 40 urodziny. Dostałam pierwszą piękną kartkę od Mileny. Dostałam przepiękne upominki, pokażę Wam tutaj. Brakuje tutaj z tego pudełka, zobaczcie, wypchała po brzegi. Myślałam, że dostałam jakieś rozdanie. Dostałam od Mileny maski, maseczki. To jest rytuał wygładzający, kremowa maska. Olejek z sabuki, olejek z ostropestu, plamistego, wygładzenie, regeneracja i nawilżenie, i to jest AA, i dostałam dwie takie sztuki. Tutaj jest Eveline Cosmetic Galaxy Tea Holographic Mask Cosmetic Stone, o, nie wiem w ogóle czemu po angielsku, czy tam jest po polsku, rozświetlająca, nawilżająca maseczka do twarzy, głęboko nawilżająca. Podoba mi się w tym opakowaniu, że widzicie, jest przezroczyste i widać, jak ta maska wygląda, i ona ma bardzo dużo tutaj takich odblaskowych perełek, no więc będę się świecić, super. Tutaj też maska kolejna z Bielendy i też ma właśnie takie przezroczyste opakowanie, więc można zobaczyć, jak ta maska wygląda w środku, fajnie. I ta jest nawilżająco rozświetlająca do cery odwodnionej, pozbawionej blasku, więc super, przyda się. I tu jest jeszcze maska na tkaninie i to są jagody akai i kwiaty lotosu. Antyoksydacyjna maska na tkaninie. Wygląda tak. No, jestem ciekawa. Ja maseczki bardzo lubię, co zresztą widać, ale ostatnio właśnie zacięłam się na tych z Primarka. One kosztują 80 pensów. No trochę źle otworzyłam, tak, ale poczekajcie, bo tutaj jest tyle płynu w środku, że mi się to na pewno wyleje, jeśli ja Wam pokażę to o tak. No ale za chwilę maskę zdejmę, ją powinno się trzymać od 15 do 20 minut, ale myślę, że zdążę Wam pokazać akurat, co tutaj Milenka jeszcze dla mnie przygotowała. I jak zdejmę, no to zobaczycie, jaki ma efekt. Jak widzicie, jest dosyć duża, fajnie skrojona. No u mnie na nos, no to trochę nie wystarcza, ja mam nos duży. Tutaj są jeszcze takie płatki, które można sobie nałożyć na oczy, jeśli się chce je zamknąć, no ale już wtedy byście mnie w ogóle nie widzieli. Myślę, że tu już i tak co niektóre osoby będą wystraszone, jak ja wyglądam. Albo jeszcze pojawią się komentarze, jak ja mogłam się tak pokazać w ogóle w masce. A no mogę. Dlaczego nie? Tyle jest tego płynu, że naprawdę fajnie jest sobie to rozprowadzić też na szyję. Pokażę Wam, co tutaj jeszcze dostałam. Dostałam kulę do kąpieli, na którą poluje w ogóle mój synuś. Nie może się doczekać. Puszeczka z ciasteczkami. Jeszcze była jedna dla dziewczynki, tamta była dla Eli. Tam były pieniążki, monety takie czekoladowe. W tych były ciasteczka dla Olusia i on sobie wybrał to. I no oczywiście już jest puste, zjedzone, ale puszeczki nam się bardzo podobają. Oliver tutaj już ma pomysł na to, mówi, mama, czemu nie będziemy ich częściej uzupełniać? No oczywiście. Milena wie, że ja bardzo lubię produkty ZIAI i to jest antyoksydacja skóry zmęczonej, pozbawionej blasku i wrażliwej, jagody akai, profilaktyka pierwszych zmarszczek, krem na dzień ochronno-łagodzący, SPF 10, ochrona niska. W okresie takim zimowym stosuję SPF 30, natomiast w lecie minimum 50, ale mam też takie dni, kiedy nie chodzę na przykład w makijażu i większość dnia spędzam w domu, więc wtedy stosuję takie kremy z tą ochroną troszeczkę mniejszą. On wygląda tak, ja jej uwielbiam, naprawdę. Jagody akai to jest najlepsza seria. Ale widzę, że tutaj też zmienili troszeczkę opakowania, bo ja miałam w takim ciemniejszym granatowym.
takim no blueberry kolorze. A jeszcze był szampon Dove, który ja już mam w łazience, więc Wam nie pokażę. Tutaj jest jeszcze szampon, takie mniejsze buteleczki z Maui i to jest na bazie Shea Butter, masła Shea czy Shea, no już nawet nie wiem jak to wymawiać, myślę, że wszyscy mają z tą nazwą problem, ale i tak zawsze ktoś się doczepi, więc pomijam. No i jest szampon i odżywka, chętnie przetestuję, wypróbuję. Tutaj dostałam lakier do paznokci, który też nie wiem czy będzie widać, ale ma takie jakby złote odblaski, więc podoba mi się. Może sobie nałożę nawet dzisiaj, bo nie chce mi się hybrydy zrobić. Zobaczymy. Tutaj jest jeszcze błyszczyk do ust z L'Oreala. Dziękuję. I tutaj taki tint fioletowy też do ust. No troszeczkę nie w moim kolorze, ale myślę, że do czegoś wykorzystamy albo poczeka na może Halloween w przyszłym roku. I piękne perfumy, które dostałam od Mileny. Dosłownie kilka dni przed tym, jak Milena do mnie napisała i powiedziała, że mi się spodziewała kuriera z przesyłką. Nie wiem, jak ona to wiedziała, ale skończyły mi się perfumy. Poczekajcie, bo ja je mam tutaj w dęku. Albo i nie. Są. Perfumy Ghost. To jest taki ładny księżyc. I powiem Wam, że te perfumy, które dostałam Kate Perry od Mileny, pachną identycznie. Myślałam, że nawet coś jest z moim zapachem nie tak, bo jeszcze kilka dni przed urodzinami chorowałam, robiłam ten też test na COVID, wyszedł negatywny, mniejsza o to, ale no miałam nos zatkany, więc niewiele czułam i te perfumy czekały, aż je otworzę. I później pokazywałam jeszcze Martinowi i mówię, czy to jest coś z moim węchem nie tak? Powiedz mi, bo mi się wydaje, że są identyczne. I powiedział, że tak, identycznie pachną. Oczywiście Kate Perry ma zupełnie inne opakowanie, przepiękne. Perfumy stoją na półce w taki sposób. Naprawdę bardzo piękny flakon. Bardzo mi się podoba to opakowanie. Jest 100 ml, więc no Milena zaszalała, bardzo duże. I przepięknie pachnie. Słodko, słodki zapach, ale taki właśnie zimowy, otulający. Bardzo mi się podobają. Milenko, dziękuję Ci bardzo, przeszłaś samą siebie. Naprawdę kartka by w zupełności wystarczyła, byłoby mi bardzo, bardzo miło. Ale no, niesamowita niespodzianka, bardzo dziękuję. Powiem Wam jeszcze, że ostatnio udało mi się wejść na... W końcu, wiem, że późno i ja przepraszam Anię z My Beautiful Life, to jest jej kanał na YouTubie, natomiast Ania ma jeszcze profil na Facebooku Celebrytki UK, zajmuje się sprzedażą biżuterii ze stali chirurgicznej, więc stwierdziłam, że no czemu nie kupić sobie jakiejś biżuterii, też już dawno nie miałam żadnej takiej nowej, nic nowego. Ze stali chirurgicznej też chyba jeszcze nie miałam biżuterii, z tego co widziałam u innych dziewczyn na kanale, czy to, co pokazywała właśnie Ania, no to wyglądają przepięknie. I oglądałam ostatnio dwa live. Piękną miała tą biżuterię, a do tego miała dużą promocję na ten Black Friday. Powiedziała może, że będzie też promocja na Boxing Day. Udało mi się tam kupić kilka sztuk od Ani. Myślę, że Ania wysłała to wczoraj, więc na dniach powinno przyjść, tak? Tym bardziej, że to jest na terenie UK wszystko. Nie powinno być problemu. I wtedy, jak przyjdzie właśnie od Ani ta biżuteria, to ja Wam ją pokażę, ale serdecznie zachęcam do tego, żebyście odwiedzili właśnie profil Ani. Nie wiem, czy Ania wysyła do Polski, ale w terenie Anglii na pewno i myślę, że fajnie by było ją odwiedzić i zobaczyć, co tam Ania ma ciekawego. Bardzo dużo jest zdjęć też właśnie na tym profilu Celebrytki UK. Ja zachęcam, zobaczcie sobie. Powiem Wam, że w ogóle teraz to się szykuję i siedzę, chcę nagrywać właśnie ten Glossy Box. Ostatni dzień listopada mi został, no ale jeśli uda mi się wyedytować ten film i jeszcze go nagrać dzisiaj, no to uważam, że zmieściłam się w tym przedziale czasowym listopadowym, powiedzmy, bo jest to listopadowe pudełko i też nie mogłam się doczekać, żeby otworzyć, ale należę do cierpliwych osób, powiem Wam. Od Mileny prezent też przyszedł we wtorek, w sobotę były moje urodziny, więc napisałam Milenie, żeby nie obraziła się na mnie, ale że chcę poczekać do swoich urodzin, że będzie to wtedy takie bardzo wyjątkowe dla mnie. Stałam też w prezencie urodzinowym, o Jezu, ciężkie. Tutaj na mnie czeka kalendarz adwentowy. Historia z tym kalendarzem adwentowym była taka. Do samego końca myślałam, że
kuszę się na ten kalendarz adwentowy z Marka Spencera. Tam była naprawdę bardzo duża promocja, oni zresztą co roku mają taką samą, ale ponieważ mam zapas jeszcze kosmetyków firmy Formula, które są kreowane dla marki Mark & Spencer, tam oczywiście są też różne inne kosmetyki, ale stwierdziłam, że nie, może w tym roku poczekam. Później obejrzałam kalendarz Glossy Boxa, więc ja już mniej więcej wiem, co tam jest, oczywiście już nie pamiętam, bo to dawno było, ale dla osób subskrybujących, przerwa na kawę. Dla osób subskrybujących kalendarz kosztował 105 funtów, natomiast później była promocja i kosztował 85, a na koniec kilka dni przed urodzinami dostałam jeszcze ofertę i nie wiem, czy to też była oferta specjalna dla mnie, czy w ogóle dla wszystkich subskrybujących, że kalendarz kosztuje 75 funtów i stwierdziłam, kurczę, no wartość jest też tego pudełka bardzo podobna do tego z Marka Spencera, z Glossy Boxa kalendarza nigdy nie miałam. Martin też się dopytywał, co ja bym chciała dostać na urodziny, no i tak wyszło, że on powiedział, że on mi kupi ten kalendarz właśnie na urodziny. Od momentu złożenia zamówienia kalendarz był po prostu w 2 dni u nas w domu i tam sobie siedzi i czeka. Widzicie, że ja jeszcze nie odpakowałam z tego wielkiego pudła. A teraz na chwilę Was zostawię, zajmę się swoimi włosami i może jak będę makijaż robiła, to pogadam do Was jeszcze więcej. Nie wiem, tak jakoś mam dzisiaj dużo do powiedzenia, a myślałam, że skoro miałam taką miesięczną przerwę, no bo ostatni film nagrałam 1 czy tam 2 listopada, więc prawie miesiąc, myślałam, że no jakby będę miała taki przestój. Tak czasami jest, że wiecie, jak się jakiś czas nie nagrywa, no to później jest trudno wrócić już na tego YouTube'a, znowu się przełamać przed tą kamerą. Gadam tak naprawdę sama do siebie, ale mam w głowie, że jesteście tam przed ekranem i że to wszystko widzicie i mnie słuchacie, więc na chwilkę Was zostawiam. Ja uporządkuję swoje włosy, jak będę robiła makijaż, to wtedy jeszcze się odezwę. Powiem Wam, że moje włosy już są dużo lepsze i to za sprawą tego szamponu z Alpecin. Raz, że no mogę Wam pokazać, tutaj całe zakola mam już zarośnięte, tu są wszędzie małe włoski. To są, wiecie, po mniej więcej stosowaniu pół roku szamponu, tak, regularnie. Teraz go odstawiłam. Raz, że mam inne szampony, kupiłam Pantene Pro-V, taki bez SLS-ów, bez olei, które zresztą bardzo obciążają moje włosy, nie mogę ich stosować. Ja mam cienkie włosy, ja mam mało włosów i to się nigdy nie zmieni, ale jeśli mogę zahamować w jakiś sposób wypadanie włosów, no to zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak zrobić, tak? No a do tego, jeśli mam jeszcze, wiecie, baby hair, tutaj, gdzie mi wszędzie odrastają, no tu mam całe zakole porośnięte, tak, no to no znaczy, że działa, tak. Teraz mam jeszcze tabletki Biotebal, które dostałam od mojej mamy, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Kawunia, kubeczek jest, gdyby ktoś się zastanawiał, szklanka właściwie z Duki. I miałam 2 zestawy, jeden z takimi właśnie małymi, drugie miałam takie większe na herbatę. I do tego były jeszcze spodeczki i powiem Wam, że jest tak cienkie szkło, tak delikatne, że dosłownie jedną z nich mieszałam sobie łyżeczką cukier w środku, no i pękła, rozleciała się na proszek. Są bardzo delikatne, talerzyki też. Zostały mi jeszcze 2 tylko takie kubeczki, no i mam na takie, wiecie, wyjątkowe sytuacje, kiedy nie ma dzieci też w domu. Ale mam nadzieję, że mi się tutaj nie rozsypie, jak uderzy o szkło na biurku. Czy na toaletce, powinnam powiedzieć. No ma takie, wiecie, 2 zastosowania. Ten mój stolik. Od 1 grudnia zawsze do nas przychodzi Elf on the Shelf. Będę też pewnie pokazywała, gdzie tam się nasz elfik ukrywa. Jeśli nie codziennie, no bo nie planowałam nagrywać vlogmasów. Już o tym mówiłam. Przebitki czy zdjęcia Wam pokażę właśnie, gdzie ten elfik u nas się chował codziennie. No i dzieciaki mają dużą frajdę i powiem Wam, że przez ten miesiąc grudniowy no są tak grzeczne, bo wiedzą, że elf ich obserwuje. No i ja im jeszcze powiedziałam, że jeśli elf złoży raport do Mikołaja, że są niegrzeczne, no to odchodzi jeden prezent z listy, tak? Pilnują się, więc ja też czekam.
Mam nadzieję, że nam się uda to też w tym roku. No i kalendarz adwentowy, który muszę wyciągnąć dzisiaj z tego wielkiego pudła, więc być może to też zrobimy razem. Martin zaraz pójdzie odebrać Elę z przedszkola, więc też jakby nie muszę przerywać, mogę tutaj do Was cały czas gadać. W sobotę była moja siostra, bo miałyśmy też razem urodziny 20, no ale musiałam wszystko przełożyć. Martina mama, która miała urodziny we wtorek. We wtorek dzisiaj ma urodziny. Zaprosiliśmy ją na obiad w niedzielę właśnie tą, co minęła. No i też miło z nią spędziliśmy czas. Posiedzieliśmy, pomawialiśmy się z dziećmi. Porozmawialiśmy, poustalaliśmy, jakie mamy plany na święta. Też wiem, że w któryś tam dzień świąteczny my będziemy mieć znowuż gości, Martina rodzinę. Będzie dosyć sporo przygotowań. Ja oczywiście będę przygotowywała polską wigilię tradycyjnie co roku. W tamtym roku tylko raz nam się zdarzyło, że nie mieliśmy karpia. Powiem Wam, że karpia zawsze Martin, jeśli jesteśmy tutaj w Anglii, Martin łowi sam. Nie wiem, czy do końca to jest legalne, ale mieliśmy karpie. W tamtym roku nie udało mu się nic złowić, a no ze względów na pandemię, dostaw, problemów z dostawami i tak dalej, jakby zakup karpia był prawie równy z niemożliwością. Nie będę też dużo przygotowywała, bo później 25 już przygotowujemy jakby te angielskie święta i później mamy małą zamrażarkę, nie mam co robić z tymi potrawami później, a nie jestem w stanie sama czy nawet z dziećmi przejeść tego wszystkiego, a Martin lubi niektóre potrawy te polskie. Dobra, robię włosy. Tak, powiem Wam, że mam nadzieję też, że skończą się u nas te wszystkie choróbska, chociaż wiem, że to dopiero początek, no bo teraz my obie z Elką z przedszkola przynosimy, Oliver ze szkoły, chociaż u Olivera w szkole są bardziej restrykcyjni i dopóki ktoś nie ma na przykład rozwolnienia albo wymiotów, to może chodzić do szkoły. Nawet wysoka gorączka czasami nie upoważnia tego, żeby rodzic dziecka nie wysłał do szkoły. Jeśli będzie coś nie tak z dzieckiem, to wtedy nauczyciel dzwoni do rodzica i prosi o to, żeby dziecko odebrać ze szkoły. Bardzo jest wymagana duża frekwencja. Oliver jest teraz na 97% w tym roku szkolnym od września. A dopiero jest kilka miesięcy. Miesiące zimowe się dopiero zbliżają i te choroby, więc trzymamy kciuki, ale chyba od 80 czy 85% jest tak, że no, dziecko nie przechodzi po prostu do kolejnej klasy. Do tego, jeśli cały czas się na przykład nie ma czegoś takiego, że ja mogę dziecko zabrać ze szkoły bez żadnego usprawiedliwienia i tak dalej, spóźnienia, wszystko albo nieusprawiedliwiona wręcz obecność, i tu mówię nieusprawiedliwiona, to jest taka, gdzie na przykład rodzic dzwoni i mówi: moje dziecko dzisiaj nie przyjdzie do szkoły, bo to i to i to. Albo nie wiem, nie mogę dziecka zabrać ze szkoły, żeby na przykład jechać do Polski, tak? To nie jest dla nich usprawiedliwienie. Mało tego, jeden dzień kosztuje około 100 funtów kary, jeśli takie coś się zdarzy. Wiem, że niektórzy rodzice nawet skracają, powiedzmy, rok szkolny dziecka, czyli dwa ostatnie dni roku szkolnego, na przykład dziecko nie przychodzi i jest nadal łatwiej dla nich zapłacić karę finansową do szkoły, że dziecko nie przyszło, aniżeli kupić już droższe bilety lotnicze, na przykład w tym okresie wakacyjnym, który będzie kilka dni później. Powiem Wam, że no naprawdę cuda, spóźnienia, szkoła jest, na przykład my mamy okres Olivera odprowadzania do szkoły między za 15:09 a no 8:45, 8:55. Później jest brama szkoły zamykana, więc trzeba zadzwonić do ofisu. Ktoś z ofisu musi przyjść z biura, otworzyć nam bramę i też musimy przejść przez główny budynek, żeby dziecko odprowadzić. I spóźnienie też jest rejestrowane. No i 3 spóźnienia, kolejna kara finansowa, więc bardzo pilnują frekwencji tutaj. Ja myślę, że gdyby moja frekwencja tak w szkole była pilnowana, to moi rodzice by doszli do bankructwa.
Ale tak to jest. I co jeszcze? Na przykład sprawy covidowe. Jeśli któryś z rodziców ma covid, no to dziecko nadal chodzi do szkoły. Nieważne, że my jesteśmy na kwarantannie. No ale znowuż pytanie, to kto powinien odprowadzać to dziecko do szkoły, skoro rodzic jest na kwarantannie? No i powiem Wam, że nawet w tamtym tygodniu była taka mama, jedna z mam, która właśnie miała pozytywny test i prosiła dosłownie sąsiadów i wszystkich dookoła na grupie facebookowej, czy mogliby odprowadzać i przyprowadzać dzieci ze szkoły. Dobra, słuchajcie, ja się będę szykować, muszę się trochę podmalować. Myślę, że spotkamy się teraz w Glossy Boxie. Glossy Box się pewnie pojawi jako pierwszy, aniżeli ten vlog. Już zamotałam całkowicie wszystko, no ale taka właśnie jestem, że zaczynam coś, później nie kończę, ale muszę się pomalować i wtedy nagrać tego Glossy Boxa i będę miała z głowy, a też jestem ciekawa, co jest w pudełku. Okej, ja już po zrobieniu makijażu i stwierdziłam, że skoro nie nagrywałam przed kamerą, jak robię makijaż i co robię, bo chciałam zrobić to jednak szybko, jest to bardzo prosty makijaż, pokażę Wam po prostu, co użyłam, żebyście wiedzieli, gdyby były ewentualnie jakieś pytania. Krem z filtrem, który używam teraz, to jest Hawaiian Tropics. Do twarzy SPF 30. Krem pod oczy to jest Soap and Glory Bright Your Eyes. Wygląda tak. Krem ma taką raczej konsystencję żelową. Coś takiego. Bardzo płynna konsystencja. Bardzo ładnie rozświetla. Bardzo ładnie nawilża. Powiem Wam, że nawet wygładza, bym powiedziała, że bardziej ta skóra w okolicach oczu jest napięta, więc zmarszczki są też mniej widoczne i oczywiście produkty no mniej tam wchodzą, tak? Podkład Perfect Finish Foundation i to jest ten mój ulubiony, który ostatnio używam. On już się prawie kończy. Naprawdę muszę nieźle wyciskać tą tubkę, żeby coś tam z niej wyszło i muszę zakupić nowy. Ja mam odcieniu 05 Nude. To jest 2,50 funta z Primarka, więc ja serdecznie polecam. On jest bardzo delikatny. Nakłada się, no widzicie, muszę naprawdę nieźle tutaj wycisnąć, ale nakłada się jak masełko i to jest też mój odcień. Ja nie mam żadnego korektora na twarzy. Przypudrowaną twarz, widzicie? No, on jest rewelacyjny. On, wiecie, nie sprawdza się u wszystkich, no ale tak jest z większością kosmetyków. Co się sprawdza u mnie, nie musi się sprawdzać u Was i odwrotnie. I ma różne opinie na internecie, ale ja jestem naprawdę zachwycona i sprawdza się dużo, dużo lepiej niż ta beka na przykład, którą kupiłam, niż ten, który ostatnio znalazłam z Essence, gdzie wszyscy się nim zachwycają, po prostu się u mnie nie utrzymuje na twarzy, roluje się, wałkuje, wchodzi w każdą zmarszczkę, w każde załamanie na twarzy, podkreśla wszystkie skórki suche, jeszcze kiedy, nie wiem, w okresie takim zimowym, kiedy moja skóra też jest przesuszona bardziej, czy to od ogrzewania, od klimatyzacji w pracy, no nie wiem, okolice nosa na przykład cały czas, kiedy smarkamy, tak, wiadomo, ta skóra jest podrażniona i też tam jakieś skórki są, no po prostu nie mogę używać tych podkładów, ani beki, ani tego. Teraz użyłam dwóch kredek do brwi i to jest Catrice, jedna taka ciemniejsza, o gdzieś mi się tu wata przyczepiła, jedna taka ciemniejsza, już krótsza i druga w jaśniejszym odcieniu. Niestety wszystko tutaj już mi się pościerało, więc nie mogę Wam powiedzieć, jakie to są dokładnie kolory, ale myślę, że to są dwa, które tam w Catrice szafie znajdziecie. Jeśli chodzi o podkład, to już pokazałam. Przypudrowałam delikatnie swoją twarz i to jest transparentny puder w numerze 001 i on jest, wydaje mi się, że z Rimmela, bo też już mam niestety pościerane tutaj wszystko i jak już widzicie, dęko jest widoczne. Tylko tutaj policzki delikatnie przypudrowałam tam, gdzie kładę drugi produkt, żeby mi nie robił żadnych plam i tak dalej. I to jest L'Oreal Bronze to Paradise. 84% naturalnych składników i ten taki puder brązujący mi bardzo przypomina tą z palety Charlotte Tilbury do konturowania twarzy. Co jeszcze? Pędzli, których użyłam, no to do pudru Real Techniques większy, do bronzera na kości policzkowe też z Real Techniques i do blendowania na
powiekach. To jest Sigma E25 Blending Brush. Wygląda tak, piękny pędzel, uwielbiam. Paletę cieni użyłam Naked Urban Decay i to jest ta paleta basicowa. Też już mam wiele, wiele lat, no ona już jest dosyć sporo przybrudzona. Nie wiem, czy tam mi się coś nagrywa, czy nie, czy wszystko się zatrzymało, chyba się nagrywa. Ale mam ją od wielu, wielu lat i powiem Wam, że ja nigdy takich produktów wypiekanych nie wyrzucam. Ona nadal, nie wiem, pachnie tak samo jak pachniała. Tutaj mimo to, że jest napisane, że po otwarciu 12 miesięcy, czy ktoś wyrzuca swoją paletę po 12 miesiącach? No nie wiem, ja na przykład nie. Więc mam ją i służy mi. Do tego tusz do rzęs i to jest z Lovely Pump Up. Też mam zapas, bo siostra mi przywiozła z Polski. Też mam zapas produktów z Ziai. Ulubione oczywiście primery z Sephory też mam zakupione, nawet dla swojej mamy, bo też bardzo lubi ten produkt. Ale o tym może więcej w Denku, bo tam też właśnie zdenkowałam te dwa z Sephory. Co jeszcze? Kontur ust Maybelline New York i to jest Master Drama Lighter. To jest taki kolor nudziakowy, który używam albo właśnie do konturowania ust naokoło. No i tutaj taki mam lekki kolor na ustach i to jest Flamingo Pink My MCO Beauty Chicken Lip Tint. To było w Glossy Boxie. Ja pamiętam, że ja bardzo niezadowolona byłam z tego. Znaczy może nie bardzo, ale nie do końca zadowolona. Natomiast wiecie, on ma dosyć taki żarówiasty kolor, ale kiedy się to rozetrze, no to wygląda całkiem fajnie. Jest naprawdę delikatny, więc na ustach lekko sobie tutaj podkreślę tylko kolor ust, ale wygląda bardzo naturalnie. No i tyle. Takich kosmetyków użyłam. Myślę, że makijaż jest bardzo delikatny. No i chyba jestem gotowa do tego, żeby nagrać w końcu Glossy Box i otworzyć to piękne pudełeczko. Więc tak, zabieramy się za nagrywanie. Na chwilkę vloga muszę odpuścić. Nie wiem, jak długo nagram, ale no będzie długi ten vlog, tak? Jeśli ktoś lubi długie filmy, tak jak i ja, to myślę, że się nie obrazicie, że będzie powiedzmy tam 30 minut do obejrzenia. Pewnie coś skrócę z tego wszystkiego. Dużo mojej paplaniny, dużo mówię tych samych rzeczy. No i tak, na razie z Wami żegnam. Nagrywam Glossy Box.